Ja mam tu przyłożyć ucho do tego. No dobra. Przyłożę ucho. Tu Kazimierz, jesteśmy w La Paz, Boliwii, spotkaliśmy chore przewodnika. Please say about. We are now in this moment in the highest city of Bolivia in South America. In fact, the altitude is about 4,100 meters, and it's possible to see the snow mountain range above, and also here's one of the highest airport around the world, the highest. Czyli najwyższe lotnisko na świecie, jedno z najwyższych, one of the highest. Yes. Here the population of this town is about 1,200,000 people. 1,200,000. Oh. Most of the people are big Amaras. Population. Big population. And all Bolivia, how big population? Whole Bolivia has about 10 million. 10 million. Yes. And area? Area. Oh, pardon? Area. How many square kilometers? Oh, the square kilometers is about, whole Bolivia has about 1,500,000 square kilometers. 1,500,000. Oh, big country. 10%, big country. 10% is belong to the high plateau area. We call El Altiplano. This how long distance is to Pumapunku? Oh, well, from here to the Tiwanaku is about 1 hour. 40 minutes. 1 hour. 1 hour 40 minutes. Czyli pojedziemy do Pumapunku godzinę 40 minut. Because jest najbardziej interesujące miejsce w Tijuana. Thousand years ago, the people used to work. Used to work at the temples. The temples. Budowali świątynie z użyciem wielkich kamieni. In a moment, 1 hour and 40 minutes. Most of those stones, for example, the weight. Że są kamienie o wadze 200 ton. 100 tons, 5 tons. Że to jest niemożliwe, niewiarygodne, ponieważ wielu ludzi uważa, że zbudowali to miasto kosmicznie. It's very impressive because you robi wielkie wrażenie. It's very impressive to see that. A lot of people, że jest zadziwiające, jak potrafili ciąć kamienie bardzo dokładnie, prostolinijnie. Exactly. Yeah. So, first of all, we'll see. Na początku zobaczymy świątynię Pumapunku. Pumapunku means, by the way, oznacza to drzwi do Pumy. But we're gonna to see another temple we call Calasasaya. Inna świątynia Calasasaya. Yeah, and we have a very precious gateway, and it shows us a kind of calendar. Że solar jest calendar. Taki łuk na wejściu i coś w rodzaju kalendarza. Yeah, it's very impressive. Że robi wielkie wrażenie. It's very impressive because 1,000 years ago our people used to have the dominion of the calendars. You know, the four seasons.
solstice and equinox. They used to know very well. To jest, robi wrażenie, bo 1000 lat temu ci mieszkańcy znali się na kalendarzu, potrafili określić pory roku. Yeah. And we know also that they used to use metals, very impressed metals. To robi wielkie wrażenie, że używali metalu. Yeah. Like gold, silver, copper, złoto, złoto, srebro, miedź, brąz. Exactly. To work that very hard stones. Most of the stones are. Żeby obrabiać te kamienie. Mm. Basalt, for example, andesite. Andesite. Uh-huh. And it's very impressive how they used to work those kind of a stone. It's very impressive. Robi wrażenie, jaką technologią obrabiali te kamienie. We don't know exactly what kind of technology. Nie wiemy dokładnie, jaką technologią. How they used to work that those stones. Że oni używali jakiej techniki do obróbki tych kamieni. Yeah, cause when the Spanish arrived this land, they destroy everything. Że jak Hiszpanie tu przyjechali, to niszczyli wszystko. Yes, many things. And so, but we have some archaeological remains until now. Że do tej pory mamy pozostałości archeologiczne. Yeah. At the present time, it's possible to see many archaeological remains. I wiele pozostałości na dzisiaj można oglądać. Tu Kazimierz, wjeżdżamy na tereny Tiahuanaco. Tam już były drogowskazy, nie zdążyłem tych drogowskazów nagrać, ale tutaj, proszę bardzo, jest taka brama. Już możemy sobie nagrać, że to jest Tiahuanaco. Bienvenidos a Tiahuanaco. O, proszę bardzo. Kupiłem sobie bilet. Tam kupiłem sobie wodę. I teraz z moim przewodnikiem idę tutaj. Przewodnikiem Jorge idę do muzeum. Tu nie wolno robić zdjęć. Tutaj takie piękne kamienie z reliefami, tam inne. Okay. The kind of the stone, this is original, look, original, to original jest, stone. This is the mówi, kind. Że to jest oryginalne. Look at that, the hull, can you see the hulls? Look, they used to carriage, they used to put ropes. No. Ropes. Aha, to był otwór do tworzenia liny, żeby można było ciągnąć. Aquaduct. Akwedukt. Aquaduct. Czyli do przeprowadzenia wody. The aqueduct was under the ground. Że był pod ziemią. You look very well this lowers. I proszę zobaczyć te otwory. Was to connect another stone. Żeby do połączenia z innym kamieniem. Proszę zobaczyć, jakie precyzyjne, dokładne. This is the symbol of our culture. The steps. The meaning of this symbol is going to the knowledge. Że jest, znaczenie symbolu jest wchodzenie i osiąganie wiedzy. Jesteśmy w Tiahuanaco i wchodzimy na tereny archeologiczne. Na tereny archeologiczne. País, country, Polonia. Now, you're gonna to have the opportunity to taste the first telephones made in stone. If you look very well, there are two stones with a hole. Please, you first. You can walk, and you're gonna to walk, talking about this area, and then you tell me if you hear well or not. I go farther. Yeah. Ja mam tu przyłożyć ucho do tego. No dobra, przyłożę ucho. Yes, I heard every word. Every word. Thank you, very nice. This is the drawing. Jesteśmy tutaj, piramida Acapana. We know that this pyramid has a form of semi-cross. No? Kształt był takiego krzyża. Well, we know that the semi-cross. Mm-hmm, the pyramid used to have an artificial swimming pool.
że tu miała sztuczny basen na górze. So, ta what, piramida. What is this? This is one of the archaeologists, Bolivian archaeologists. He was my teacher in the university. And he knows that archeolog the, znany. And he knows był, that, był nauczycielem Jorge. We know that thanks for this man that the astronomers used to fill with water. The artificial swimming pool. Dzięki niemu wiemy, że astronomowie tutaj mieli udział w tym basenie na Why? They used to look the artificial swimming pool, but with reflection, they used to study the stars, the movement. Że, it was like a mirror. Że to był coś w rodzaju lustra i w odbiciu obserwowali exactly. Sferę niebieską. It was an like an to było coś w rodzaju obserwatory. Exactly. Coś w rodzaju obserwatory. Putuni. To było coś w rodzaju cmentarza, to bo znajdowano tutaj resztki szkieletów ludzkich, a tam były akwedukty. Część materiałów została wywieziona na budowę kościołów, jak to przyszli Hiszpanie. Tak. To jest akwedukt wybudowany przez tych starożytnych Indian i do tej pory działający. Działający, tak to wygląda. A where from was water here delivered? They used to get the water from springs, natural springs. Z naturalnych studni woda była pozyskiwana. So what is your opinion? No. It was very organized culture, very organized. Very interesting. And Tiahuanaco tutaj jest, pokazywał mi akwedukty. No i na podstawie właśnie tego, co tutaj widzimy, można się przekonać, że wybudowali to inżynierowie, menadżerowie, musieli dokładnie zaprojektować wysokości, głębokości, linie, bo tam widzieliśmy na początku doprowadzenie wody, i widzieliśmy również odprowadzenie ścieków. No i tam jest ta słynna brama Słońca, o której się tyle mówi i podaje się w książkach. Zaraz tam podejdziemy bliżej i zobaczymy, jak to wygląda. To jest ta słynna famous Sun Gate, słynna brama Słońca. And if you look very well, that's Viracocha, the Sun Gate. Viracocha. Bóg Słońca Viracocha jest tutaj pokazany. Yeah. If you look also, it has a mask. Ja quite similar to a sun. Przyjrzymy się bliżej, to ma maskę Słońca. And it is holding two batons on both hands, if you look well. And the theory said that perhaps this symbol, it looked like a this man is descending from the sky. Że trzyma dwa pręty w ręku i teoria mówi, że to przedstawia jakby schodził z nieba. And that face, if you look very well, if you account, is 24 hours. They know it about that. Ten cały relief płaskorzeźbia przedstawia kalendarz 52 jednostki i 24 godziny. This is amazing. No, to jest też następna sprawa bardzo zdumiewająca. The name of this monolith is Ponce Sanginés. Ponce Sanginés was a Bolivian archaeologist. He died. Ponce Sanginés nazywa się ten pomnik. To był archeolog boliwijski. And he found this monolith in this same place. On znalazł ten monolit tu, w tym samym miejscu, w którym stoimy. If you look very well at the back of this monolith, is a kind of a sculpture. Są takie rysunki tam na plecach. Na plecach tego monolitu. At the bottom is a calendar. A na dole jest kalendarz. This monolith, if you look very well, they used to use long hair braid. Long
blonde hair. No, i drugi się zaczęli myśleć, czy to nie kobieta. But we are not very sure. Ale nie jesteśmy tego. Because this monolith has many decorations, many. Że, ponieważ ten monolith ma bardzo dużo dekoracji różnych. In front of this monolith, now you can see. Teraz z przodu tego monolitu. It's wearing a mask, perhaps in gold. Że nosi maskę, prawdopodobnie ze złota. Look the hands, it's wearing earrings. Że na rękach, na dłoniach ma pierścionki. It look very well one both hand it has a kind of globes. The bottom, a small one. Ma coś w rodzaju rękawiczek czy takich nakładek. To jest Kala Sasaya, czyli wall of this temple or what wall of this place. Yeah. I to jest oryginalne, wykonane, te wszystkie elementy są oryginalne. Słupy. Yes, it's been look very well eroded. No. Jest, all the time. Jest już zerodowane, skorodowane z powodu czasu, ale jest to wszystko oryginalne. And how old? It's perhaps it's 400 AD. Prawdopodobnie wybudowane w roku 400 przed naszą erą.